Cześć, siemanko mordeczki, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Mamy niedzielę, a ja przygotowałem dla Was nagrody za Elite 1 na moim koncie Road to Glory, ale też dwie paczki z ikoną za zrobione SBC. Jedna właśnie na koncie Road to Glory, dałem się przekupić, dałem się Wam skusić na streamie i zrobiłem taką paczkę, a jedną na koncie mojego widza, którego w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam. No to co? Zostawiamy kciuka w górę, piszemy też komentarz, żeby ten film dotarł do jak największej ilości osób, no i zaczynamy. Jestem ciekawy, czy będziemy w stanie jakoś składzik ulepszyć. Chciałbym kogoś dać za Goreckę, ale to musiałaby być ikona. Chyba tyle monet nie zarobimy. Na Gerarda Middle byśmy potrzebowali, ale chyba tyle nie zarobimy. Zobaczymy. Zaczniemy od nagród za Division Rivals. Nie mam pojęcia, jaka tutaj ranga została wbita, ale widzę, że... Ojeju, to są takie paczki dość średniawe. Teraz pytanie, czy warto wziąć nagrody niewymienne, czy wymienne? Tym razem weźmy nagrody wymienne, dlatego że zbieramy monety, kumulujemy kapitał, aby ewentualnie móc wzmocnić tutaj skład. Także tutaj za rangę drugą zgarnęliśmy sobie jakieś tam cztery randomowe paczki. A teraz już odbieramy nagrody za Championsy. I tutaj pierwszy raz w historii mojego konta Road to Glory udało się wbić Elitkę 1. Bilansem 27-3 w ostatnim meczu, także mamy 3 player piki i 125 tysięcy monet. To na pewno jest wartościowy zastrzyk gotówki. Jeśli już zbieramy na tą ikonę do środka pola, a zobaczmy co w player pickach, czy coś przydatnego do składu. Pierwszy z pięciu, uwaga, uwaga, uwaga. No nie, ani Bender, ani Mitrowicz nie zwojują tutaj niczego. Dobra, wezmę Mitrowicza tylko dlatego, że ma 84 overall. No, bardzo przeciętny player pick ten pierwszy. Dobra, drugi player pick, zobaczmy. Bryndza to zbyt mało, żeby tutaj to skomentować w ten sposób. No fajnie, 5 razy sztuczek Odegaarda, ale poza tym on nic nie jest w stanie zaproponować. Dobra, weźmiemy Odegaarda, to chyba jakieś najgorsze player picki w historii tego konta. No i trzeci od razu z rozpędu wzięty. Dele Alli, na sam koniec. No, jeden przydatny w miarę player pick. Całkiem przyjemna karta, to być może będzie wartościowym zmiennikiem, także takie 3 player piki za Elite 1 na Road to Glory mamy. Zaczynamy w takim razie 10 paczuszek. Czy uda nam się choć trochę wzbogacić? Na pewno na tych informach, no to minimum 60 tysięcy zarobimy za 6 informów, ale oprócz tego, dobra, w pierwszej paczce nic. Więc sobie od razu to pominiemy, żeby nie przedłużać. Pytanie, czy to są tak, to są akurat wymienni zawodnicy. Paczuszka numer 2, bez zbędnego zatrzymywania się. I w niej... Znowu bez ekranów, także pomijamy. To szansa na trafienie jakiegokolwiek zawodnika, który jest bez ekranów, a jest fajny, jest bardzo mała. Reszta na QS, to były paczki wymienne, chyba za Rivalsy. Tworzymy sobie teraz tą mega paczkę niewymienną za Black Friday, za zadanie jakieś tam wyzwania. Ona jest niewymienna i w niej też nie ma ekranów, także trzy razy z rzędu słabi zawodnicy w paczkach, tutaj nazywajmy rzeczy od razu po imieniu. Teraz już chyba wymienne paczuszki za Rivalsy, albo to będzie jeszcze ta niewymienna za zadania. Znowu nie ma ekranów, tak znowu pomijamy. I na razie ten zarobek jest mocno znikomy. Okej, to była ta niewymienna za zadania, więc kolejne już paczuszki będą z kartami wymiennymi. Także mam nadzieję, że trafi się ktoś, kogo będziemy w stanie sprzedać po rozsądnej cenie, być może zarobić na jakąś ikonę. Najpierw jeszcze te dwie takie za Rivalsy, Rare Mega Pack i Prime Mixed Players Pack. Ta jest chyba słabsza, zacznijmy od tych słabszych tutaj. Przejdziemy tak stopniowo do tych coraz lepszych. O, mamy pierwsze ekrany. Tak jest, bez walkoutu. Portugalia i to będzie... jakoś nazywa Pereira? Nie, William Carvalho, okej, okay, William Carvalho, wszystko się zgadza. Wymienny, ale kluby nam to nie przynosi. 30 rzadkich kart ogólnie, więc nie tylko piłkarze. Także może jakieś ekrany, no zobaczmy. Tak jest, mamy ekrany, ale bez walkoutu. Będzie to Francuz. Jaki Francuz? Lewy pomocnik, lewy Francuz, Bayern, Kingsley Coman, tak? Tak jest, Coman 84. No całkiem przyzwoicie, całkiem przyzwoicie. Bierzemy ich sobie. No i teraz już przechodzimy do typowych nagród za Elite 1, czyli dwie paczki 100 tysięcy, a potem paczki z ifami. No myślę, że minimum powinniśmy mieć te 100 tysięcy, kurde, dużo byśmy zarobili, no.
No mam nadzieję, że te 100 tysięcy minimum zarobimy jednak, no, z tych czterech paczek. Zobaczymy. Najpierw paczki za 100 tysięcy oczywiście. I zobaczmy, zobaczmy. Grany są. Jest nawet walkout. Bernardo Silva. No wiadomo, jeszcze się tam przez chwilę napaliłem, jak zobaczyłem flagę Portugalii na coś więcej, ale Bernardo Silva całkiem sympatycznie. A co oprócz Bernardo Silva w paczuszce? Uwaga, może coś jeszcze? Jest, ale tutaj śmiesznie dropnęło jeszcze. Son Jun-ho 78, jakaś karta specjalna. I on jest warty 14 tysięcy na Quixelu, także chyba trzeba z nim to zrobić, nie? Bo ja z nim nic... Trzeba go spikselować i tyle, bo nam się do niczego innego nie przyda. No pewnie, że tak. Że ma 19 staminy, to jest ciekawa karta. Dobra, myślę, że mimo wszystko jego spikselujemy, a resztę bierzemy do klubu. Bernardo Silva ile jest warty? Zobaczmy. Warty obecnie 26 tysięcy, więc całkiem spoko. Łącznie paczka warta 40 tysięcy, także już te 100 tysięcy zarobimy. Czy powtórzymy może walkaucik? Byłoby zajebiście. Mam ekrany. Ale bez walkoutu tym razem. Bez walkoutu. To będzie Niemiec. Ale obrońca. Proszę bardzo, ale za to informik. Także mamy Bendera 83 w informie. Paczce za 100 tysięcy. Bender, on jest pewnie warty mimo wszystko. Właśnie Quixel. Ale trochę więcej, około 13 tysięcy aktualnie, więc nie najgorzej. Bender Saul. Ciekawy. Ciekawy w takim razie. Jak duża jest szansa na walkout? Dość mała chyba mimo wszystko. Więc jak już tylko zobaczymy walkout, to znaczy, że będzie zajebiście. Zajebiście. Uwaga. Jest walkout? Dele Alli. Tak jest. Sympatycznie. Dość sympatycznie. To on już jest warty powyżej chyba 50 tysięcy monet. Powyżej 50 tysięcy monet. Więc coraz jaśniej na horyzoncie pojawia się wizja zrobienia przez nas paczki z ikoną. Ile aktualnie stoli Alli? Okej, okay. Nawet 78, około 70 tysięcy, może nawet stać. Not bad. Do tego Bender, no czyli nieźle, nieźle. No to lecimy w takim razie z ostatnią paczuszką. Jeśli powtórzymy tutaj walkout, to będzie naprawdę, naprawdę super. Chociaż tym razem spodziewam się, że już w tej paczce walkoutu nie będzie. No i zobaczmy. Larysson. I tak jak myślałem. Bez walkoutu, krany. To będzie Bender ponownie. Tak jest, Bender 83. Ajajaj, no. Czyli trzy karty warte do 13 tysięcy maksymalnie. Helvi, Bender. Dobra. Tego już trzeba znowu wystawić. Te 12,750. Pasalicia. Nie wiem, czy Pasalic się w ogóle sprzeda, czy lepiej go od razu... Nie, Pasalicia lepiej squixelować, bo stracimy na prowizji, także... Ale wyście... Dobra, przekonaliście mnie. Zrobię to SBCO ikonę. Zrobię to SBCO ikonę. Dobrze, zrobię to SBCO ikonę. No, zrobię to SBCO ikonę. Trudno, będę stratny. Dwa weekendy. Come on, let's go! Jeśli już to teraz zrobimy... Jeśli już to teraz zrobimy, to nie będzie powrotu, nie? No, robimy to i już powrotu nie ma. Poszło, poszło, poszło. Zaczęliśmy SBCO ikonę, dobra. Jadło, dobra. Drugie wyzwanie w takim razie skończone. Trzecie wyzwanie w takim razie zakończone. W sumie wszystkich Grajków musieliśmy do tego składu ostatecznie dokupić. Chciałem użyć Harita, ale Harita użyjemy w kolejnym składzie. No to nie, przepaliliśmy Goreckę, który bądź co bądź jednak całkiem nieźle się pokazywał w moim składzie, no ale zawsze możemy go odkupić, w zależności od tego, co trafimy za tą ikonę. Dobra, znowu otwieramy paczki, bo wiadomo, może trafić się zawodnik, który pomoże nam w zrobieniu tego ostatniego SBC. Oczywiście się nie trafia, oczywiście się nie trafia. On je kurł. Mamy Courtois i mamy Harita na przepałkę. No i teraz biorę 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa, jak to zgrać. 97 meczów u mnie zagrałeś, 33 gole strzeliłeś, 27 asyst również dałeś, także... Twoją robotę zrobiłeś. Miesiąc u mnie w klubie byłeś, ponad miesiąc, bo robiłem Cię w okolicach Święta Zmarłych, no i teraz już muszę Cię przypalić w tym SBC, także żegnaj i nie płacz, kiedy odjadę, ale za to ukończyliśmy SBC o ikonę. Na koncie Road to Glory. Powiem tak, zaczyna się robić już emocjonująco w takim układzie.
No i co? I najpierw otworzymy te dwie, tą pierwszą paczuszkę. W ogóle, czar, dajcie znaka, jaki jest wasz typ najpierw. Jaki jest wasz typ najpierw? Łukasz Piszczek! Nie no, tak nie może być. Dobra, panowie i panie, lecimy. Ja otwieram, wy piszecie na czacie. Tak tylko zobaczę, czy naciskam odpowiednio. Poszło. Poszło i tego się już nie odmieni. Leci ikona. Błagam. Błagam, żeby to nie był duplikat Nesty albo Guardioli. Żeby to nie był duplikat Nesty albo Guardioli. Co? Nie mówcie, że Nesta. Nie mówcie, że Nesta. Teraz obczajmy. Tutaj posypały się różne komentarze. Uwaga, aby nie duplikat? Veyron! Let's go! Mamy pomocnika! Mamy pomocnika do składu, o to chodzi. Nawet nie wiem czego... No nie chciałem go chyba, no ale to siłą rzeczy będzie musiał u nas grać. Będzie musiał u nas grać. Ale no mówię, będzie SP razem z Guardiolą. Słuchajcie, no, mogło być gorzej, tak? Mogło być gorzej. No to teraz czas na tą obiecaną drugą paczkę z ikoną właśnie na koncie mojego widza. Najlepsza jest nazwa składu, nie? FC Wpierdolsi. To mi się podoba. A, i widzę, że zostało tutaj zaczarowane w ten sposób, żeby Zidane trafił do składu. No okej. Okay. Albo się cieszę razem z Krzysiem, albo załamię ręce. Także uwaga, lecimy. Poszła paczka z ikoną i uwaga, uwaga. Czekam na wasze reakcje. Kto to będzie? Kto to będzie? Może ten Zidane faktycznie. Może ten Zidane. Albo jakiś inny środkowy pomocnik, niech to by ci tam się nadał. Veyron. Ja trafiłem Veyrona, nie? No co robi, panie? Kogo? George Best? No to chyba dobrze. To chyba dobrze, co? George Best. Zajebiście. Best jest zajebistym skrzydłowym. Georgie Best trafiony, także elegancko, warty aktualnie na playce ponad milion monet, około miliona monet. Na skrzydełko super karta, uważam. Super karta. Na SPO się nada. Elegancko. Dzięki mordeczki za oglądanie, to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!